Altermonde. Cudownie. Więc tutaj, jak już Bartek powiedział, Majdan faktycznie żyje i działa nadal. Majdan continue à vivre, continue à fonctionner. Tylko teraz on jest dużo szerszy, cała Ukraina jest Majdanem. Maintenant c'est beaucoup plus large, c'est toute l'Ukraine qui est Majdan. I to, co tak naprawdę najważniejsze w tym momencie, że społeczeństwo obywatelskie jest w stanie zamienić państwo. La société civile est en mesure de changer l'État. Co to znaczy w praktyce, że kiedy urzędnicy i politycy działania swoje nie mogą prowadzić w uporządkowy sposób i de facto destabilizują, demoralizują społeczeństwo. Fonctionnaires ne peuvent plus agir comme autrefois en démoralisant et en déstabilisant la société. Pomimo wszystkich trudności, pomimo wojskowej agresji od strony Rosji, oni są w stanie zorganizować się. Ils sont en mesure de fournir l'aide. Jeżeli rzecz idzie o ostatnim wypowiedzeniu Poroszenka na temat tego, że może być następny Majdan, to owszem tak, i dobrze, że prezydent o tym pamięta. C'est bien que le président se souvienne du fait que Majdan peut ressurgir. Wtedy jest mała nadzieja, że faktycznie ta frustracja, która w tym momencie się odbywa i ten ogromny potencjał społeczeństwa obywatelskiego nie będzie na marno wykorzystany. Cette frustration en place maintenant et ce potentiel énorme de la société ukraine ne sera pas gâché. To też mamy nadzieję, że będzie właśnie kolejnym jego konkretnym krokiem podpisanie ustawy lustracyjnej. Il y aura un pas important que Poroshenko va accomplir en signant ce qu'on appelle la loi sur la lustration. Które tak jest potrzebne, żeby po pierwsze faktycznie odnowić państwo besoin, i zrobić jego efektywnym. Il faut bien renouveler l'État, le rendre plus efficace. Bardzo krótko chciałabym się bardziej udzielić uwagę dla lustracji. Je voudrais encore consacrer quelques mots à la lustration. To jest słowo obce dla Francji, możliwe jest nie bardzo zrozumiałe. C'est un mot bizarre en français, peut-être pas bien compris. Dlatego chciałabym więcej wytłumaczyć, co to oznacza dla przeciętnego Ukraińca i dlaczego to jest tak ważne. Je vais vous dire ce que ça signifie pour un Ukrainien moyen et pourquoi est-ce tellement important. Dlatego, że w tym momencie wojsko ukraińskie, jak i w każdym sumie sąd, jak i prokuratura, jak każdy urzędnik, są w pewnym momencie zdemoralizowane przez tą ogromną korupcję, przez te działania antypaństwowe, które były bardzo powszechne za czasów Janukowicza. Ce qui était très commun du temps de Janukowicz. I niestety w tym momencie, poza tym, że Janukowicz wyjechał już z Ukrainy, pozostaje nadal. Janukowicz, lui, a quitté l'Ukraine, mais tout le système est resté. To nie pozwala de facto wprowadzić reformy, nie pozwala przyjść nowym twarzom, nowym lidzom, które faktycznie chcieliby zrobić reformy w Ukrainie. De gens qui voudraient faire aboutir ces réformes. Ludzie chcieli przeprowadzić swoją lustrację, już bardziej drastyczną i fizyczną, w związku z tym, że nie mają nadziei, że lustracja będzie... Widzieliśmy dosyć drastyczny przypadek, kiedy były przedstawiciel rządu, nie rządu, przepraszam, parlamentu ukraińskiego i przedstawiciel Janukowicza, Nestor Shufrich. Był pobity dosyć brutalnie w Odessie. Elle était frappée de manière très brutale à Odessa. Frustracja się porodzi z tego, że sądy w Ukrainie nie działają. Prokuratura nie działa. De ce que les tribunaux ne fonctionnent pas, le parquet ne fonctionne pas en Ukraine. Milicja też nie działa, w tym sensie, że oni więcej bronią jednak korupcjonerów, a nie tych, którzy są poszkodowani. Ils défendent plutôt ceux qui sont corrompus et non pas les victimes. Poza tym jest ogromna frustracja od działań rządu, między innymi Ministerstwa Obrony. Qui vient de l'action ou de l'inaction, notamment du ministère de la Défense. Kiedy organizacje pozarządowe zbierają w całym świecie, po całej Ukrainie ostatnie pieniądze, żeby kupić kamizelki kuloodporne, buty. Savez que diverses organisations non gouvernementales rassemblent des fonds à travers le monde entier pour acheter des chaussures, des gilets pare-balles. I są w stanie kupić naprawdę dobrej jakości te rzeczy. Et nous sommes en mesure d'acheter les choses de bonne qualité. A jednocześnie Ministerstwo Obrony Ukrainy w stanie kupić 17 tysięcy kamizelek kuloodpornych. Vient d'acheter 17 000 gilets pare-balles. Wydać pieniędzy podatników. En dépensant l'argent du contribuable. A ta kamizelka kuloodporna nawet nie broni człowieka od uderzenia nożem. Et ce prétendu gilet ne protège même pas d'un coup de couteau.
Jeżeli rzecz idzie o Olegę Sencowę, Aleksandrę Kolczenko, Olega Sentowa, Aleksandra Kolczenko, innych jego przyjaciół Afanasiewa i Czernija, które zostały zatrzymane na Krymie i porwane. Et enlevé en Crimée. Niestety, poza Olegiem Sencowym praktycznie wszyscy z nich byli zmuszeni do podpisania pod torturami zeznań przeciwko sobie. Malheureusement, à part Oleg, les trois autres ont été obligés par des tortures à signer des aveux dirigés contre eux et leurs collègues. Sytuacja z Olegiem Sencowym jest najbardziej drastyczna, ponieważ on odmawia podpisania takich dokumentów, a jego prawnicy podpisali wszystkie korzystne dokumenty dla śledczych. La situation de Oleg est difficile parce que lui refuse de signer ses aveux. Or, ses avocats ont signé tout ce qui leur était dicté par les enquêteurs. My prowadzimy również sprawę ukraińskiej pilotki Nadieżdy Savchenko, która została uprowadzona, i tam nous sytuacja nous wygląda zupełnie inaczej. Nadieżda Savchenko, qui a été elle aussi enlevée. La situation est toute différente dans son cas. Ponieważ tam my mamy dostęp do wszystkich spraw właśnie oskarżenia, natomiast w przypadku Sencowa nie mamy takiej możliwości. Tandis que pour Oleg, rien du tout. My też organizujemy misje obserwacyjne jak na procesy sądowe, tak również do miejsc, gdzie nous się są przetrzymywane te osoby. Mission d'observation aussi bien au procès qu'aux endroits où sont retenues ces personnes. I dzięki właśnie pomocy i współpracy od strony rosyjskich adwokatów, jak Mark Feigin, Nikolaj Polozow i Ilya Nowików, nam się udaje polepszyć mniej więcej chociażby warunki Nadieżdy Savchenko. Nous arrivons à améliorer les conditions de retention de Nadia. A jednocześnie sytuacja z Sencową i reszta krymskich aktywistów jest bardzo drastyczna. Oni widać, że są bardzo ciężkich warunkach więzienia. Niestety oni są prawie absolutnie odizolowani, nikt nie może ich absolutnie odwiedzać. Jest mniej więcej taka sytuacja Savchenko, natomiast ona dostaje dużo więcej pism, ona jest bardziej uderzona w tym momencie uwagą w związku z tym, że jest współpraca ze stroną attire beaucoup plus l'attention, elle reçoit beaucoup plus de lettres. I tu jest szczególne znaczenie Francji, ponieważ Francja w tym momencie jest jednym z najkluczowych partnerów dla Rosji. La France est un des partenaires clés pour la Russie. I my oczekujemy, że francuski prezydent, nous attendons à ce que le président français, przedstawiciele MSZ-u, rządu, les représentants du ministère des Affaires étrangères, les représentants plus largement du gouvernement, podczas każdego spotkania z rosyjskimi urzędnikami na różnych szczeblach, occasion de rencontre avec des officiels russes à tout niveau, pomimo spraw gospodarczych będą jak najbardziej wspominać o nazwiskach więźniów politycznych uprowadzonych z Ukrainy przez rosyjskie spec służby. Les noms des prisonniers politiques enlevés en Ukraine.